16 do 31 lipca prowadziliśmy nabór wniosków w ramach działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W konkursie złożone zostały 44 wnioski na łączną kwotę 71 708 100 zł i 52 grosze. Do oceny merytorycznej skierowano 33 wnioski na kwotę 59 013 zł. 13 669 zł i 65 groszy. Po ocenie merytorycznej odpadło 10 projektów, w tym 7 projektów z powodu braku zaznaczenia wydatków objętych pomocą publiczną. Kwota przeznaczona na konkurs to 7 696 000 zł, a zatem ilość złożonych wniosków i kwota, którą wskazałem na początku, 71 milionów, ponad 10-krotnie przekraczała alokację tego konkursu. Które znalazły się na czele tej listy rankingowej, a zatem potencjalnych już beneficjentów, są również pewne moje obawy natury etycznej. W związku z tym, tym bardziej zasadne jest skorzystanie z faktu, że Ministerstwo Rozwoju nakazuje jakby w pewnym sensie dokonanie ponownej oceny merytorycznej, przeprowadzić tą ponowną ocenę. I tyle. W związku z tym 11 wniosków, o ile pamiętam, pani dyrektor, tam było przewidzianych do 10 do realizacji. Jak będzie wyglądała lista po ponownej ocenie, trudno w tej chwili powiedzieć. W każdym razie wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną, zostaną poddane ponownej ocenie. Taką decyzję zamierzam podjąć, niezwłocznie powiadomić wszystkich zainteresowanych.